Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, jesteśmy razem z ekipą i gramy Hej. Europkę. Razem. No, witam. Szczęśliwi przyjaźni, koledzy. Partia no. Razem. A nie, przepraszam, jesteśmy apolityczni. Chcesz też dołączyć? Nie bać komunistów. Mogłbym. Dałoby się czołem trochę. Wielkiej Białej. Może ten Gabe umrze? Dokładnie. Jezu, jak cię zawołać? No, call for call war. Worms. Zatakowałbym coś. To też możesz dołączyć do mojej wojny. A z kim się idziemy bić? Delhi i Arkaland. Daleko, ale mogę. Mam przejście przez was? Jezu, ile mają furtów w tych Delhi. Osmanie mnie biją! Co? Wy powiedzieli? O, jak fajnie. O Boże. Idziemy. A kurde, ale zanim ja przerzucę tam wojsko. A muszę. Ja już jestem. Czekaj, ja nie wiem gdzie iść, czy na Osmanów, czy na ten. Teraz panika, wszyscy panikują. Nie. A spokojnie. Nie ma co panikować. Lukas, miło było ciebie znać. Spokojnie, jak nie ma na co wojnie. Czekaj. Spokojnie jak w komisji. A ty powiedziałeś to wojnę. Bo to nie jest głupie w sumie teraz, że mnie zaatakowali. To jest nawet bardzo dobrze, że mnie zaatakowali w tym momencie. Bo tam od północy mamy Polskę. A tylko Sint się przyłączył do tej wojny. No tak właśnie. Szczerze. Mówię, bo Delhi mamy osobno, a Delhi możemy spisować bardzo szybko i trzeba tylko zająć stolicę Jarkandu, którą mam zaraz obok siebie. Czyli muszę rzucić tam wszystkie wojska i zająć stolicę Jarkandu. I jest koniec wojny z Jarkandem, Delhi nie ma w wojnie. No ja za wojskami przyjdę, tylko chcę kolonię zrobić. Czyli co, ja mam trzymać tutaj wojska. Nie mam tego kolesia, tutaj tą zajmujemy. Jakie mają cel wojny? Tekkę. Masz tam jakiś fort, czy nie masz? Tekka? Gdzie jest kurwa Tekka? Jak no się to co miałeś, to, co o, miałeś to. Dostać? Nie mam tam fortu. Otumana. No po co tam trzymać fort? Bo ci przejmą sekundę i masz Wargola. O Jezus. Ale to pół biedy w sumie. No. Stolica jest ważniejsza, mimo to, że są obok. Czechy się nie przyłączyły do wojny, no super! A to bo no jest wojna religijna w grę. Się odpaliła chyba, nie? No tak, o, jest. Boże. Religious war. No. Idziemy! No, Polska nam pomoże, Osmanie nie mają szans w tej wojnie, więc przerzucajcie tam siły. Mówię, sekunda, kolonię zrobię i idę. Chcę tylko wybić... Ej, oni mają 13 technologię. No i? Mamy 15? Tak. Mówię, że nie mają szans. To lecimy. No właśnie. No tylko z Polacy mogą mieć tam trochę problemy. Macie. Ale tak czy się jak spauzuje ten Jarkand, o nie, czekajcie, bo tutaj widzę, że Delhi ma całe wojsko swoje. Chyba to nie fajnie. Chyba, że może Bukharę zajmę. Ottomani stwierdzili, że to jest ich ostatnia szansa na zastopowanie nas. Nie zrobili tego na początku. Ja akurat wojnę skończyłem, mogę mieć bunty czarny. Lukas, flota. 14 kontra 43. No to dupa, no ale to i tak jest flota do odbudowy, więc... Krucjata! Się odpaliła! Nice. No to sobie zrobili skazanie nice. Na śmierć. No to czekajcie, co planem, żeby Sylwa zająć? 5-4. 4-5. 5-7. Ale dyscyplina 115. Moja 115, a czekaj, wezmę jeszcze doradcę dyscypliny. O kurwa, jak ja mam 6-9 morali? O. Dyscyplina 120. 110. Ej, ale ja mogę wziąć jeszcze, no. Nie skończyłem już. Infiltracja administracji. Jest koło mnie? Nie ma. Fajnie. Tak, się wbije we mnie, zaraz dali, przegram pewnie to. Dobra, główne siły kierują się do Polski właściwie. 45 tysięcy i 35 tysięcy. 33 tysiące są na tym, na Tekkę, a 24 tysiące tam w Gruzji. Rolowałem cały czas doradców i w końcu trafiłem gościa od inflacji. Idźcie chuje. Dobra, Repos to było chyba do ciebie. Nie, do mojego przyjaciela. Jak tak możesz mnie traktować? Ja już tam lecę. Kurwa. Ja cię subskrybuję, to znaczy, że ten twoim widzem, a ty ich nie szanujesz. No i chuj strzeli mu cały mój plan z Jarkandem. Co się stało? Repus, no przegrałem strzelaj. Bitwę, no. Ojej. Więc teraz mi stack wipują całą armię. Szkoda, że... Widzę, że tutaj idzie armia osmańska. 33 tysiące na marszal chyba. Tak, tam jest, nie ma fortu nawet. Albo idą do mnie. Ale to tak trzeba się zreorganizować, bo w tym momencie jesteśmy podzieleni do dupy, no. Ja jestem u Wotana. Ja nie no wiem, ja lecę do ciebie tam przez Zakon Walf i Jerozolimę. No a chyba, gdzie jest reszta właściwie? Chcesz, żebym na przykład z łódkami się jebał na tą stolicę Sindu. A oni idą do mnie. Ja mam pół Afryki do przejścia, tyle nawet Cyrowski nie przeszedł. O, skąd wiesz? 42 tysiące do mnie. Aha, jeszcze moi zaatakowali po drodze. No to po co tam stoisz, Kiksunio? Cofaj się. A są góry też poza tym. No sobie może wygrasz to, żebyś miał lepszy dowódcę. Nie ma wszystko. Mamy dwa razy więcej armat, mogło to wykrować.
Cicho, armaty. Mają dużo drugą linię. Mamy dużo taktykę. Ja mam sens od drugiej strony zaatakować. Jeszcze to wygram, to dajcie. No tam 25 tysięcy leci, więc nie ciesz się. A oni się mogą Ja tam widzę wszystko, więc... Tam wiem, że lata 25 tysięcy, ale główne ich siły są... A Polska 73 tysiące są ten. Jezus, co ta Polska? No ja nie rozumiem ich. 40 tysięcy na 70 idzie się widzieć. Jeden generał, 1-4. Chyba, że husary jest mają. Ja to nie sądzę, że nawet husary udali radę. Dobra. Husary jeszcze nie mają. No jest gdzieś po 22, to sobie się bronią. Piechoty. No to oni mają minus 1, to może uratować Polskę. No Polska ma większe morale mają, trochę. Ale lekko. Lekko. Taktyka taka sama. Gdzie ale są wojska otomanowskie? Polska wysłała wsparcie plus otomani mają przejście przez rzekę. Chuj armat mają. Właśnie, po co ja piechoty robię, skoro nie armaty? Wurtaksy? Nie. Ale dobra, wurtaksy. O, ja już jestem bez MMPA. W końcu wam na serio pomogę w jakiejś wojnie. No ja już zbieram armię i zaraz tam idę, nie? Gdzie ty, Fals, miałeś cały czas armię? W Indiach. A, ja nie przejdę przez Synd, bo mają tam forty, no fajnie, no to się cofam, jednak muszę łodziami. A, już widzę tą armię. Słuchajcie, to jest 26 tysięcy otomanów u Lukasa, możemy je zaatakować teraz. No to, nie wiem, tam połowę przedziele. To są Drylancy. Bo 34 tysiące. To się pierdzielić. Mają 34 tysiące. Polska i możemy wbić się bez rzeki ze Sinjaru. To Polska? Polska wskakuje. Ja z Arraki lecę. 34 tysiące stoi w nie, 37 tysięcy stoi w Konstantynopolu poza tym. 57 biega sobie po Haliczu. Ja myślę, że te 26 tysięcy musimy rozwalić tutaj szybko trochę. Forte. To nie swoje. Chodź Repus, rozwalimy my. Sinjaru zatakujemy. Z Arraki lecę tutaj. Sinjaru. Co to za różnica? Przejdziemy przez rzekę? Arraki też nie ma rzeki. Nie. To ja będę pierwszy jest? Chyba. To ja będę pierwszy. Tym białowcem, więc... Dlatego jest przez rzekę. Minusa. No i kto nie dostał przez rzekę, nie ja. No ale tak czy siak mogliście tak wygrywamy. Zrobić krok w bok i... No przecież zobacz jaką mamy dyscyplinę. Dobra, ja tylko mówię, że możecie mniej ludzi. Moja zrobić, dyscyplina, tak? Repus trzeci walczy. W pierwszej linii frontu, jak Warneńczyk. Tylko, że, jest stary i nie zginął. Ten byś nie stracił teraz głowy. Murzyni podbijają strasznie. To jest moja Etiopia, tak? Zostawcie, nie śmiejcie się z niej. Nie śmiejcie się z niej. Mój czarny brat. A do karmiesz? Popatrzcie, mają te strzelby, czy tam jak się to nazywało? Z czego się nie śmiejcie? Z małych pedałów? Gidy. Wyglądałem jakby to jakiś losowy wieśniak wziął karabin. Z małych pedałów? To jest dobrze wyszkolone wojsko. To jest losowy wieśniak. To jest wojsko. 41 tysięcy otomanów. Dobra, po prostu połowa... jakbyś w Monteblidzie wziął najsłabsze wojsko. Te 41 tysięcy mi się nie podoba. No dobra, jeźdź tam szybko Lukas, a my tu dajemy radę na razie na tym froncie. No, śmieszna misja. Create a proper fleet. Taka flota. Wbijają się we mnie. Adanie. I tu, o dupę, to ja tam pójdę. Już za moment lecę. Znajdę tą prowincję pierdółkowatą. Będą mieli przejście przez rzekę. O kurwa. Chcę to zobaczyć, nie? Tak. Będą mieli. 27 tysięcy. Nie wiem czy przez góry nawet. Oni mają 3,8 morali, ja bym zmiótł. No ja to sam ich rozwalam. To 5,5, my mamy jeszcze lepsze morale. No i lepsza technologia. Ej, no i te technologie. Lukas, pomóż tej Gruzji? Nie, olej Gruzję. Okej. Okay. Tym bardziej, że ona mi się westernizuje. Ja bym chciał bardzo do was tam przyjść, ale mam 90% jednego buntu. Obojętne mi to, no po co mi jest westernizowany wasa, którego i tak niedługo będę anektował. Nie wiem, to w sumie jak niedługo to... Czekam, żeby okorowali, przejmuję ją. Słuchaj, Kiksunio, tak? Widzisz swoje 6 statków? Obok stoi flota 20 tysięcy, co nie? Dobra, daj okay. Sindu. Flota 20 tysięcy? Sindu. Obok Hormuzu. No widzę. Płynę tam swoją flotą, rozwalimy ją. Tam ja też statki, mogę tam więc... popłynąć. Mam jednego ciężkiego statku. Kurde, mam 80% buntu. Ja mam dwa ciężkie, więc to też... Gdzie jesteś się... swoją flotą? Oni gdzieś uciekają, oni uciekają na Marakan. Czekaj, gdzie jest Marakan? Oni uciekają tam na Morze Arabskie głębiej, Boli. Więc... Poczekaj, moment, gdzie oni uciekają? Razem. Dobra, ja idę na stolicę Arkadu. A nie, oni są w Persu w Gulf, to... Pływasz tam już? Tak, bo oni są. Czekaj, poczekajmy na Fausta, to mniejsze straty będą. Mhm. Jest flota Fausta. A tu. Już razem z wojskami to jeszcze potonie.
Mamy trzy ciężkie statki tu będą, więc wiesz. O, mam misję skolonizować Amerykę. Nie ma Ameryki. To wypłynę im. Raczej to wysepki to Ameryki. Są wyspy, nie? Dobra, i dołączę się tam do was. Macie tego lidera? Ale mnie estate'y lubią. Wow. Czekaj, ja chyba miałem. Ja nie wiem, czy mogę wziąć. To, że wywalę lidera tego. Czekaj, nie, bo chciałbym... A wy macie lidera, bo ja mogę wziąć teraz. Nie. Ja bym... Czekaj, to ja wpłynę szybko lider. Do cage. A, ja już wpływam, dawać. Trzy w szoku mam lidera, więc już się wbijam. Szybko. Ja też mam, ja już też wpływam, więc lidera wziąłem. Jaki pokonem? No, trzy ciężkie mamy tu, mamy radę. Jeden więcej morali, no. Dobra, ten Adala upadło. Adam. Co mogę tutaj ulupić? O, co prawicie do kupienia, jak miło. Ja się ustawię tutaj w Megreli? Ja mogę tutaj w Magostanie, żeby się nie przedostawali łatwo. Chociaż i tak nie przejdą, więc... Na koło tam idę, więc jakoś to będzie, dobra. Po to się wycofam. Dobra, ja tutaj stoję w Magostanie. Na Śródziemne nie mamy co wpływać, bo tam od razu byśmy dostali w pierdzie osloty. No, 69 tysięcy stoi w Kareli, ale ono gdzieś idzie na północ, wymienia się... 300 tysiąc? A nie, kiedy 50 tysięcy idzie na Koceli. Osmani już stracili z jakieś 80 tysięcy manpowera. Nie wiem, co ci Osmani tu robią, oni sobie skaczą po ciśnienie właściwie. Znaleźli sobie Osmani sport. Przepływają sobie ten... Osmani ciśninę. Polska i tam rzeźni. Gdzie oni są? Nie, ale ja sobie oglądam... A nie, dobra, ruszyli się. Nie, bo ja patrzę w administracji, bo infiltruję sobie. Polska daje radę, tu widzę też. Więc ja widzę wszystko, co robi. Nie, bo dawać to będzie dawała Polskę radę, bo to bałem się, że sobie z Czechami nie poradzą, tak? Bo mieli, Czechy miały połowę ich limitu wojska. 33 tysiące idzie w naszą stronę właściwie. A tunezyjscy buntownicy sobie łażą przez moje tereny i atakują Tunezję. Tak na kontroli granicznej, dzień dobry, my tylko do Tunezji, tak z karabinem. Uchodźcy. U Repusa 34 tysięcy. Tam wszyscy sobie łażą jak są. Tutaj jest... Nie, ja widzę, że Arabowie i mówią, a stąd tutaj, okej, okay, uchodźcy, go. Gdzie? Jeśli czemu mam kulturę całą tunezyjską, bo uchodźcy mnie zalali. No i toleruję teraz. Przyszli otomani, 42 tysiące. Właśnie widzę, 34, ja niech wszystko kurwa widzę. Ja wszystko widzę, mówić, że idzie 42 tysiące w stronę Konstantynopolu. To Kistunio, ty plus Repus, tam dacie radę, bo ja już jestem praktycznie... Damy radę. Na innym forcie. A jakiś tu dzisiaj znaczy... dziewiątkę, bo ja nie mogę, bo ja bym musiał przez fort naokoło lecieć. To muszę? No idź, kurwa, co ci to szkodzi? Nie na 30, na dziewiątkę. Tak, żeby mi Etiopii tam nie zaatakowali. Chroncie moich murzynów. No mówię, że... Poszedł na dziewiątkę, bo bym musiał naokoło lecieć. Darmowy generał. Chroncie moich murzynów. No, ej, już będą bezpieczni. No właśnie, kurde. Murzyni, nie no, spokojnie na cenik lecę. Te 42 tysiące nie wiem, co robią. Oni idą... A nie, zawracają. Czekaj się. No, to kończę ten Jarkand. To jest wsparcie po stronie. Idzie 20... 10 tysięcy idzie do Sivasu. Oj, no, ale... 42 tysiące. No kurde, przerzuciłbym do was wojsko. A, to jeszcze jedna armata jest. Ej, chodź do Sivas, wracaj. Właśnie idę. Wszedłem. Weszłem. Wchodzą w nas. Jeszcze idzie 1000 armat. Jeszcze 1000... A, gdzie uciekła tamta armia? A nie, weszło, dobra. Nie, co zaraz, dyscyplina 120 weszło. Repus jako generał, trzeci Delatour. Jeszcze armaty dochodzą. O w dupę. A ja myślałem, że będą przechodzić przez Maszar. Oni jeszcze idzie 28 tysięcy. Niech kurwa idą, rozjebiemy ich z dół. W Repusa nie wierzysz jako generała, w Repusa. Tu jeszcze Gaben stoi. Też co się zrobi ci Ottomani, aż dziwne. No bo są zacofani, dwie poziomy technologii. Tylko takie istotne, niestety, poziomy i technologii, bo dają nowe jednostki. Ruszamy na jakąś jednostkę? Nie no, musimy zejść z tej... właśnie, bo razem stoimy. To ty się rusz. Ja schodzę. Ja mogę tu mówić, co się dzieje. Dobra, 13 tysięcy ucieka razem z 9 tysięcy i tylko 38 tysięcy stoi blisko nas, to straszące. Kurwa, jakie straty mam. Może w trójkę przejdziemy? Właściwie... Ja do Maroz Tak, właściwie z większych armii osmańskich to jest tylko to 38 tysięcy. 28 tysięcy, które właśnie zbiliśmy i te 14 tysięcy, a reszta to jakieś tysiące. A jeszcze 5 tysięcy gdzieś łapi.
Ale to nie jest problem już. Ottoma nie mają jeszcze 20 tysięcy manpowera i mają 103 tysiące armii niby gdzieś. Ale widzę, że się zaczęły rozruchy już nagle. Bez najemników. Uchodźcy widać. 48 tysięcy w Kanii jest już. Karman i idą na Adany chyba. Albo i na Icel. Właściwie nie wiem, co oni teraz zrobili. Etiopia zaraz fort podbije. Czuję się bezradny. Dobra, zwiększyli nagle armię. 13 idzie na Etiopię, Boże. Co się dzieje? Chronić ją tam. Chronić Murzynów. To idą masowo. Asymilacja, tylko asymilacja. Ja się wbijam się? w Trebizonie. W górę się wbijasz. Wiem, że się wbija, ale to będą dwie bitwy Góra nawet. Góra i rzeka. A nie, to oni się we mnie biją. To ja do ciebie idę. No to ładnie. Nie, spokojnie, mam... Ja tam tych zestak wipowałem. Tych zestak wipowałem? 24 wam odbija Adam. No i 120 dyscypliny. Dobra, dobra, tam te 20... A tu jeszcze 40 tysięcy leci na Sivas. Zbierają się powoli. Polacy jak tam sobie radzą, podbijają. Podczas tej wojny nabiłem 20 militar Army Tradition. Nieźle. Też były zobaczyć. 20. Dobra, chodź po na Adany. Ja bo miałem 20 na jej początku, więc wiesz, wiem ile mi wpadło. Będziemy jeszcze z czymś walczyli, a to 5 tysięcy. Ja mam 40. Army Tradition. Ja też mam 40, ale ja mam 20 na początku jej wojny. Ja nie wiem, ile mam, więc. Ja mam 30. Może jakaś polica ciekawa, nie, Land Leader Fire to nie. Ale mam podszkodzone wojsko. Najwięcej udziału w wojnie. Tak, za krucjatę też mam. Polska ma największy udział w wojnie. 52. First to fight. O, General Hostel, bardzo dobrze. Świetnie, szybciej mi się wojska odnawiać będą. O, stack wipe. Adano, jestem drugim największym tym udziałem. Ile masz manpowera w Kiksunio? Zero. No to od Zeitz prowincji oblegam. Dobra. Mam 20 tysięcy. Wejdę do swojej dobrej prowincji. Czekaj, gdzieś jest mapa z manpowerem, to tam będę wiedział, gdzie. O, właśnie jest. Dobra. Kurde, temat. Trady czy maritime? Kurde. Ty jesteś od tego handlu bardziej, ale... Tylko, że ja nie mam floty. 35 tysięcy tam łazi na górze. Na północy łazi 35 tysięcy. Oni się bardziej interesują... A nie, dobra, atakują Polskę. A bo dyplomatik nie byłoby dosyć głupie. W sumie byłoby dosyć głupie. Bo... Ja trajda lecę. W ogóle ci od Tomani zajęli tutaj. Dobra, lecę. No, też do wojny z Osmanami. A dlaczego w ogóle Sindu nie atakuje? O nie, atakują Etiopię, będzie stack wipe, sorry. Zapomniałem o Sindzie, to może Sind będę atakował. A tak zajmij Sind i weź ten, tam prowincję. Tak dzielnie, twoi czarni oblegali. War Exhaustion wzrosło. Ja ci tutaj moją flotę podpłynę, żebyś miał szybciej podbijać porty. W stolicy stoi. Kiksunio, ty wracaj bliżej mnie może. Ja mówiłem zejść z prowincji, ale nie z wojny. Ja patrzę, no dobra, w Aleppo w sumie mogę postawić, bo tam jest większy ten manpower. Patrzę, chciałem wojsko po prostu uzupełnić. Paz, gdzie masz flotę? Mogę tu stać na tych na czata w razie. Gdzieś w Indonezji przerzucam wojsko, a co? Aha, nie, to by się po prostu stawił w Gujaracie, żeby tam blokować ich. Zaraz. Bo ktoś tu jedno blokuje, ja blokuję teraz tutaj Makran, a ty byś tam jeszcze zblokował i było dobre. Chyba, że czekaj. No ja podzielę flotę i po prostu tak zblokuję. Też będzie. O. Inflacja maleje. Widzę, że dajecie radę beze mnie, to... Nie będziesz walczył. Spokojnie ogarnię. Ja teraz mam ten, Papal Influenza wziąłem sobie do inflacji, plus jeszcze gościa od inflacji, mam minus 19% na rok. Więc powoli jakoś się odbijam od tego nauku z inflacją. Tomani idą głównie na Polskę, więc mamy spokój, Repus. Możemy pozajmować tutaj. Bo oni 100 tysięcy przy Polsce. Co zrobić tutaj, gdzie wysłać kupców? Bo 100 tysięcy leci do Polski właściwie. On 4% w tym handlu, w tym i handlu 1%. Co się stało z Etiopią? Kiedy... Zniknęła. Bunty chyba weszła czy coś? Jak wy tak mogliście zrobić? Ale nie podbiła fortu, więc ktoś się tam rozwalił pewnie. No tak, no, no to... to ma nic zniszczyli. Mówiłem, że idą i szkoda mi twoich czarnych przyjaciół. Czemu? Czemu? Bo czarni. Okej, dobra, rozumiem. Ja bym się bardziej martwił o Polskę, bo tak patrzę na nią teraz, co tam łazi. Ale trochę się wyprują na Polsce i tyle, no. Polska chłopak do bicia po prostu. Jans formatnie w naszej wojnie. Typowo. Janka i największy pierwszy. I największy udział w wojnie, później jestem ja. Georgia, Etiopia po 0%. A nie, bo oni są wasalami, więc nie mogą. A twój też jest największy udział w tej wojnie, 3%. Dzięki. Indy również 6%.
Nawet ja pomagam. 11. O dziwo. Otomani są już właściwie wyczerpani tą wojną. Ej, idę odbić tekę, będziemy jej procent. Właśnie ten, tylko weź przekaż tam Lukasowi tą planę, więc... Nie, to jest mój punkt wypadowy do Europy. Co ci da? Jaja robisz, a dane bierzesz. Co ty jaja se robię? Nie proszę, zniszczę. Proszę, wiesz, wiesz co tutaj dowodzi w tej wojnie? 38 tysięcy. Dałem ci prowincję. Etiopia. Czarni ludzie powinni mieć. I ona nie przekazuje, o dziwo. Co? No to chce, ona nie przekazuje z powrotem. Ona ci nie odda. To... Nie oddają teraz. Dajcie to Etiopia, ja akurat anektuję, co nie? No to nie pykło. To nie pykło, a dana już nie. Dobra, zwiększy. 38, 6 tysięcy, nie, dobra. Główne siły od Tormonów do nas przeszły. Te większe. No to chyba mogę powiedzieć... Ups. I coś zjeść. Głodny nie coś sobą. Racja. To Lukas, Adany na pewno już nie zdobędziesz. Oj. Czemu? No to Etiopia to ma. Coś wokół. Takie wokół Adana. Oddali Etiopii, to już nie będziesz tego. Ale... A nie wiedziałem co się dzieje, no dał mi repus, dałem Etiopii, Etiopia nie oddała, ja się dziwię, what? Czemu? No właśnie przeważnie powinien oddać, ale widzisz, ma w tym jakieś swoje te... Właśnie nie oddaje w ogóle. Ma interesy w oddaniu. No. Jak jej dasz, to nie oddaje. Założy tam swój czarny kebab. Ottomani postanowili zrobić ćwiczenia dla wojsk i łaźni między Konią a Kuthaja. A i teraz ich wojska ogólnie się do nas serwują, albo do Polski. Bo nie wiem, bo to jest... To Ottomani są jak dziewczyny normalnie, zdecydowanie. Kurde, statki umierają. Boże, statki umierają. Boże, po prostu to jest stracone. Okej, a gdzie ty stałeś? No tutaj obok ciebie. A, tutaj. Myślałem, że będzie nie, można. Byś stał... Bo w ogóle Etiopia tutaj w Sindzie jest. Ona wszędzie jest. Ona jest wszędzie. Przybyli czarni chłopacy. Bunga, bunga. Później Lukas mi oddajesz prowincję Sindu tam wszystkie. Później będziesz... Wszystko dostanie Etiopia. Lukas. Ja też wbijam się. No powiesz mi, które to ci dam. Wszystkie. Oj, wbijam się do mnie. Lecę, kiksunio. 91 tysięcy. Kurwa, co 20 dyscypliny i repu 6 szoku. Nie wierzysz? To zobacz. Dacie radę. Jak tak... Jezu, to się... Dobra, nie wierzę, nie. 1000 oni po 600. Jak nie da... Tracicie. Przegrywacie. To... Bo wpisali kody na oszustwo i nagle wygrali. To walczycie? Nie, bo byliście flankowani, pewnie to jest otwarte pole. Dawaj, koń wojny, jak dasz radę. O, fajnie, że Adana odbiją. Przynajmniej Adana odbiją. Dobry pomysł. Ja tu podbiłem wszystko na północy. I mogę wracać tam do was. A Sin możecie zakończyć już, czy nie? Bo byście się dali na zachodzie. Sindem to ten, oddam jeszcze zajmę im jeden fort i stolicę i będziemy kończyli Sind w takim razie. Później tam poddawaj prowincję, bo to przydałoby mi się więcej prowincji Dure. Niż te. Właściwie wszystkie te na czerwono. Oprócz tych dwóch, Banyamin i Ganzi. To, bo ty mówisz, że je chcę, więc reszta może być już moja. Taką Wolf. Tam na pewno, bo tam mam klejm. Taką Wolf. O, mamy 23 minuty, wiecie? Jest, są wybuchy, są te pościgi. O, Adana odbili. Jest koniec odcinka. Gdzie was wycofało tak w ogóle? Wow. A to ja zaczynałem, to ja muszę kończyć. No. Dobra, no to zapraszam was na kolejny odcinek, gdzie to będziemy cisnąć dalej Tomanów. Na razie, pa. Pa.